Jesteśmy w Polsce, godzina 11 i nie wiedzą, gdzie jest ulica Polska. Władze w Kijowie będą naciskały, by Polska wprowadziła zmianę w ustawie o IPN, zapowiedziała wicepremier Ukrainy do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej Iwana Kłępuszczyn-Cadze. Mamy bardzo ostrożną nadzieję, że ustawa nie zostanie podpisana przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę, dodała. Ukraińska wicepremier oceniła też, że jej kraj nie powinien odpowiadać Polsce na nowelę ustawy, która przewiduje karanie za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Nowe przepisy wywołały też kontrowersje m.in. w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Historyk dr Robert Derewenda zwraca uwagę, że sytuacja wokół polskiej ustawy o IPN świadczy o potrzebie obrony prawdy historycznej. Dlatego, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, świadczy tylko, wydatnie poświadcza, że rzeczywiście na arenie międzynarodowej są wątpliwości co do tego, kim Polska była w czasie II wojny światowej. Czy była państwem okupowanym, czy była państwem kolaboracyjnym z Niemcami. Więc tutaj rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na obronę. Jak Niemcy nie chcą, wiesz, pieniędzy dać na odszkodowanie Żydom dali, to muszą kombinować, że może to rozmyją. Temat rozmyją i gumaj Polska może. Do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. W południe w krakowskim sanktuarium świętego Jana Pawła II zostanie pobłogosławiona nowa mozaika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Projekt wizerunku Madonny został wykonany przez włoskiego artystę Albano Poli. Mszy świętej z okazji poświęcenia ikony przewodniczył będzie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej. Obecny ma być również przełożony prowincji warszawskiej redemptorystów ojciec Janusz Sok. Kustosz krakowskiego sanktuarium, ksiądz prałat Jan Kabziński, podkreśla, że w tym sanktuarium bardzo mocno kultywowana jest Matka Boża Nieustającej Pomocy. W naszym sanktuarium nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbywa się już kilka lat i wiele osób bierze udział w tym nabożeństwie, przedstawiając również swoje prośby i modlitwy, które są podczas nabożeństwa czytane i msza święta właśnie w intencji tych prośb jest sprawowana. Także nowa mozaika, która będzie takim znakiem, że to sanktuarium jest również maryjne, tak jak Maryjna była posługa świętego Jana Pawła. Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest jednym z najbardziej znanych wizerunków Maryi na świecie. Najświętsza Maryja Panna z tej ikony jest patronką najbardziej smutnych i potrzebujących, którzy odczuwają szczególnie potrzebę miłości i opieki. 23 czerwca 1867 roku nastąpiła uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który jest umieszczony w kościele redemptorystów pod wezwaniem świętego Alfonsa w Rzymie. 27 czerwca obchodzony jest jako dzień poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Prawie 100 aktów przemocy wymierzonych w chrześcijan, kościoły lub symbole religijne odnotowano w Niemczech w ubiegłym roku. Taką informację przekazały niemieckie media, powołując się na dane Federalnej Policji Kryminalnej. Chodzi m.in. o 9 obrażeń ciała i 1 podpalenie. Ponadto przed sądem toczy się sprawa domniemanego morderstwa na tle religijnym, którego dokonano w kwietniu w bawarskiej miejscowości Pien. Statystyki pokazują, że blisko 1/4 aktów przemocy dotyczyła ataków na kościoły lub symbole chrześcijańskie. Radosław Bruska, publicysta i filozof, podkreśla, że na zachodzie Europy mamy do czynienia z wpływami nurtów, które głównym motywem czynią walkę z Bogiem. Wskazał również, że zagrożeniem dla chrześcijan jest rosnąca w siłę społeczność islamska, w szczególności radykalne odłamy. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to zwarcie cywilizacji jest wielkim wezwaniem. Jest zawsze okazją do świadectwa dla chrześcijan, którzy doświadczając wrogości mają okazję naprawdę zmierzyć się z tym, jak wielkie znaczenie ma dla nich wiara w Chrystusa, ale z drugiej strony to nie tylko wymiar indywidualny, ale także społeczny. To sygnał, że cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja łacińska przechodzi kryzys, że trzeba jej instytucje odbudowywać, umacniać tak, aby religia, moralność chrześcijańska odzyskały właściwe miejsce w kulturach europejskich. Na jednym z niemieckich
portali pojawiła się informacja, że minister spraw wewnętrznych zaapelował o umożliwienie policji federalnej zajęcie się każdą z tych spraw osobno. Z kolei politycy Bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej określili doniesienia mediów jako alarmujące i zaznaczyli, że integracja imigrantów musi oznaczać bezwarunkowy szacunek dla chrześcijańskich wartości kulturowych. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Toronto zachęca miejscową Polonię, aby wykorzystała setną rocznicę odzyskania niepodległości do organizowania wspólnych wydarzeń. Propozycje udziału w Dniach Polskiego Dziedzictwa można zgłaszać do końca lutego. Inicjatywa ma upamiętniać historię Polski oraz wkład Polonii w dzieje Kanady. Organizowane wydarzenia mają mieć charakter edukacyjny czy też sportowy. W tym tygodniu polskie organizacje spotkały się w konsulacie, aby omówić możliwe formy włączenia się w Dni Polskiego Dziedzictwa. W spisie powszechnym z 2016 roku polskie pochodzenie zadeklarowało ponad 1 100 000 mieszkańców Kanady. Dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano na północnym wschodzie i w centrum kraju lokalnie mgła. Temperatura maksymalna od zera na krańcach wschodnich do 4 stopni na zachodzie i w centrum kraju. Wiatr słaby, przeważnie zmienny. Jedynie na północnym wschodzie z południowego wschodu, a na południu z północy. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km na godzinę, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale. To były wiadomości w Radiu Maryja. Kresy i kresowianie. Bolesne karty historii Polski. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pan redaktor Marek Antoni Koprowski, autor książek. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś z racji pierwszej soboty miesiąca o 21.30 zapraszamy na antenie Radia Maryja na wieczór wspólnej modlitwy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Poza prawem. W jaki sposób i dlaczego relacje polsko-izraelskie stały się zakładnikiem roszczeń majątkowych? Niepokojące zjawisko opisuje nasz dziennik. Zaplanowana amnezja. Jak Niemcy zrzucali z siebie odpowiedzialność za ludobójstwo? Nasz dziennik przypomina, kto stworzył pojęcie polskie obozy śmierci. Przeżyłem piekło Auschwitz. Pracowałem na dachach krematoriów. Nigdy nie zapomnę bestialstwa SS-manów. Wzruszająca rozmowa z więźniem KL Auschwitz Kazimierzem Tafilem. Walczymy z kłamstwem oświęcimskim. W naszym dzienniku pełna treść orędzia premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca nowelizacji ustawy o IPN. Sumienie polityka. Moralność w polityce jest zawsze gwarantem wielkiej przyszłości, pisze w naszym dzienniku ksiądz profesor Czesław Bartnik. Jak odpisać 1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość? Lista punktów pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. To są pieniądze, to są pieniądze, to są... Znamy przysłowie, z jakim przestajesz... Napaść na kraj i się nie przyznać, obrabować, okraść i sobie drwiny jeszcze robić. No to jest... Nie wiem, co to jest, nie wiem. Jeżeli jesteś z mówiącymi prawdę, jesteś coraz bardziej w prawdzie. Z manipulantami, czy manipulującymi, coraz bardziej jesteś zmanipulowany. Warto postawić sobie pytanie, co słucham, co oglądam, co czytam. Czy czytasz prasę katolicką i książki systematycznie, dobre, katolickie, czysto polskie, a nie polskojęzyczne? Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Proponujemy
zapoznać się także z miesięcznikiem dla całych rodzin, od dzieci przez młodzież do dorosłych, o nazwie W naszej rodzinie. Tym razem jest jako dodatek bardzo dobra książka Rodzina oczami egzorcysty. Otóż znany polski egzorcysta, ksiądz prawat Marian Reichel, radzi rodzinom, jak bronić się przed złem, jak rozpoznać działanie złego ducha, by przeciwstawić się jego knowaniu. Prowadzący rozmowę z księdzem prałatem, ksiądz Sławomir Sznurowski, paulista, mówi, że szczególną misją jego rozmówcy jest pomoc rodzicom, których dzieci nieświadomie uległy wpływowi pośredników, w cudzysłowie zła, horrory, zabawki, gry komputerowe, muzyka, lub naiwnie poddały się działaniom świata ciemności, wywoływanie duchów, kontakt z sektą satanistyczną. Rodzina oczami egzorcysty to książka dla tych, którzy w poszukiwaniu fałszywie rozumianej wolności zostali oszukani przez wszystkie gadżety satanistyczne współczesnego świata lub którzy ulegli ich zgubnemu wpływowi. Właśnie ta książka, Rodzina oczami egzorcysty, jest już w fundacji Nasza przyszłość razem z miesięcznikiem na luty W naszej rodzinie. W numerze tym jest także druk o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, tak zwany PIT-OP. Dziękujemy za dobrą współpracę. Proszę Państwa, o ten miesięcznik i wiele innych książek, dobrych książek, możecie Państwo pytać pod numerem telefonu 94 373 1161 373 1161 i 373 1162. Jest też katalog proponowanych książek i nie tylko książek Splendor 24. Możecie Państwo w internecie znaleźć także www.splendor24.pl. Pytajcie o ten Splendor, gdy zamawiacie książki. Jest on darmowy. I tak możecie innym pomóc, znaleźć dobry prezent, dobrą książkę i poszerzać przestrzeń dobra. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Podaję też numer telefonu do Sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Bóg zapewne współpracę w dziełach ewangelizacyjnych. Minut po godzinie 11 trwa czas naszego spotkania w rodzinie Radia Maryja. Drodzy Państwo, tak jak wspominaliśmy wcześniej, Piotr też obiecał, będziemy w dalszym ciągu przypominać sobie, zachęcać się do wspierania Radia Maryja, dzieł przy nim wyrosłych, także przez tą taką szczególną formę, jaką jest przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość w tym dziele wspierania przede wszystkim ludzi młodych, tych, którzy mają wiele talentów, tych, którzy mają też wiele pomysłów i możliwości, które być może czasem są ograniczone, ale dzięki właśnie naszemu wsparciu, naszej współpracy, Państwa pomocy, to wszystko może być zrealizowane. Słyszymy, wiemy, za moment też przypomnimy, jakie dzieła powstają dzięki 1%. A Państwa proszę o to, żeby w tym momencie przygotować coś do notowania, coś do pisania, by dla siebie zanotować te ważne informacje, ale jednocześnie, by te informacje przekazać również innym, by zachęcić innych, by też w ten sposób apostołować i mówić o takiej formie i takiej możliwości pomocy. Bardzo serdecznie dziękuję już teraz tym, którzy angażują się, którzy przysyłają do nas informacje i zapraszam kolejnych, by to dobro się pomnażało. Dziękuję również ofiarodawcom, jak zwykle to czynimy każdego dnia, czynimy to podczas Eucharystii odprawianej za Was, drodzy Państwo, ale także podczas każdej z modlitw, którą zanosimy tutaj na antenie jako cała rodzina Radia Maria. Dziękuję i mam przed sobą listę naszych przyjaciół z Limanowej. Są to między innymi oczywiście, bo lista jest długa, za co bardzo gorąco dziękujemy.
To pani Zofia Dudka, pan Paweł Dudka, państwo Maria i Ludwik Dyczkowie, a także pani Wiktoria Florek, pani Władysława Franczak, pan Władysław Frączek, pani Elżbieta Giza, pani Józefa Górska, pani Antonina Hutek, pan Ignacy Hutek, państwo Janina, Stefan i Danuta Hutkowie, pani Barbara Jabłocka, pani Aniela Janik, pani Jadwiga Jasica, pani Czesława Jurek, pani Genowefa Kaczmarczyk, pani Teresa Kapturkiewicz, pan Edward Kądziołka, pani Maria Kęska, pani Maria Kita, pani Cecylia Kochańczyk, pani Cecylia Kołodziejczyk, pani Jadwiga Kosakowska i pani Genowefa Kościółek. Bardzo gorąco dziękujemy ofiarodawcom, dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maria w jakikolwiek sposób. Oczywiście wszystkich też zachęcamy do systematycznej pomocy i dla państwa dedykacja w wykonaniu Damiana Choleckiego. Nazwy Niemcy, wskazywał w radiowej jedynce prezes PiS, dodając: trzeba się bronić, bo to Niemcy, a nie Polacy byli odpowiedzialni za Holokaust, oświadczył Jarosław Kaczyński. Nowelizacja, która przewiduje kary za obarczanie państwa lub narodu polskiego odpowiedzialnością lub współodpowiedzialnością. No bo to jest morderstwo, to morderstwo przekręca, ale to było wieczorowe, to jest ludobójstwo. No. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin deklaruje, że polskie władze są otwarte na rozmowy z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. W radiowej trójce przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki podjął już, jak to określił, wielki trud dialogu. Po rozmowie telefonicznej z premierem Netanyahu jest po oświadczeniu, gdzie wyjaśnił nasze polskie stanowisko, jest po spotkaniu w Markowej wczoraj, gdzie wyjaśniał również to stanowisko zagranicznym dziennikarzom. Powołał pan premier zespół historyczno-prawniczy, który ma podjąć rozmowy ze stroną izraelską. Robimy wszystko, co w naszej mocy i wszystkie najważniejsze kluby w polskim państwie z panem premierem są zaangażowane w to, żeby tę sprawę wyjaśnić. Mamy nadzieję na dobrą wolę naszych partnerów w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, że oni będą chcieli po prostu słuchać argumentów, a nie generować konfliktu, który nie ma żadnego sensu i nie ma realnych podstaw. Przypomnijmy, znowelizowana ustawa od wczoraj jest na biurku prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie lub zawetowanie. Jedna osoba zginęła w wybuchu pieca w miejscowości Bielawki w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło rano w kotłowie budynku jednorodzinnego. O okolicznościach mówi komendant powiatowej straży pożarnej w Rzepinie Robert Wiśniewski. Mężczyzna rozpalał w piecu, zginął na miejscu. Trójka dzieci znajduje się u sąsiadów. Kobieta została zabrana przez karetkę pogotowia. Jeżeli chodzi o dom, to ściana frontowa do takiej przybudówki została zniszczona w całkowicie, ale są jeszcze naruszone najprawdopodobniej stropy i będziemy po prostu z nadzorem budowlanym ustalić, czy ten dom będzie się nadawał do dalszego zamieszkania. Na miejscu wciąż pracuje 5 zastępów straży pożarnej. Targowiska z lokalną żywnością otrzymają dofinansowanie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O specjalne wsparcie będą mogły wnioskować gminy poniżej 200 tysięcy mieszkańców. Na pojedynczy projekt można otrzymać nawet 1 000 000 zł, zdradza wiceprezes agencji Tomasz Nowakowski. Jeżeli mówimy o kwotach rzędu 1 000 000 zł właśnie na targowisko, można już za tą kwotę sfinansować dosyć dobry obiekt. Priorytetowo będą traktowane te targowiska całoroczne, które świadczą usługi przez cały rok, niezależnie od, powiedzmy, warunków atmosferycznych. Będziemy patrzeć równie priorytetowo na inwestycje, które na przykład wyposażone są w odnawialne źródła energii. Agencja analizuje obecnie prawie 230 ofert. Najwięcej wniosków o dofinansowanie wysłali samorządowcy z Mazowsza, Wielkopolski oraz województwa łódzkiego. Na wsparcie budowy gminnych targowisk Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przeznaczyć w sumie aż 200 milionów złotych. Środki pochodzą z unijnego programu o rozwoju obszarów wiejskich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słowem niepodległa. Słyszę,
Słowa Niepodległa to cykl audycji Polskiego Radia z 24 związany ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnijmy, że jeździmy po całej Polsce co tydzień w sobotę od godziny 11. Rozpoczynamy opowieść o tym, jak w danym miejscu wyglądało odzyskiwanie niepodległości. Szukamy bohaterów i śladów tej polskiej niepodległości. Dziś jesteśmy w Siedlcach, w Pałacu Ogińskich. Ze mną w studiu naszym, można powiedzieć, takim prowizorycznym są doktor habilitowany Jarosław Cabaj i doktor Rafał Roguski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W pierwszej części naszej rozmowy wróciliśmy do powstania styczniowego. Mówiliśmy głównie o legendzie księdza Stanisława Brzuski, czyli właśnie na początku kapelana, a potem walecznego żołnierza, jednego z powstańców i to powstańca, który najdłużej walczył ze wszystkich powstańców styczniowych. No właśnie tutaj często są dyskusje przy okazji księdza Brzuski na temat tego, czy ksiądz aby na pewno powinien walczyć, czy ksiądz powinien po prostu brać broń, kosę w tym przypadku na przykład w ręce i po prostu zabijać, czy powinien jednak skupić się na działalności takiej, że tak pomaga, jest kaznodzieją i tak dalej. No i jeśli chodzi o powstanie styczniowe tutaj na Podlasiu, to mamy także przykład drugiego księdza, który już takich pytań przy okazji tego księdza się nie zadaje, czyli ksiądz Wawrzyniec Lewandowski. Ksiądz Wawrzyniec Lewandowski jest związany z księdzem Stanisławem Brzuską, bo byli kolegami kursowymi z seminarium. Był proboszczem parafii Syroczyn w powiecie siedleckim i od samego początku tych działań, które doprowadziły do wybuchu powstania i w czasie powstania był takim gorliwym propagatorem tej działalności niepodległościowej wśród swoich parafian, głosił patriotyczne kazania z chwilą wybuchu powstania. Wspierał oddziały powstańcze. I teraz ten ksiądz Wawrzyniec Lewandowski wchodzi bezpośrednio w kolizję z władzami rosyjskimi, kiedy to zdecydował się na interwencję w sprawie koni należących do jednego z oddziałów powstańczych. Konie zajął właściciel jednego z okolicznych majątków. Dodatkowo ten właściciel majątku zatrzymał dwóch członków oddziału partyzanckiego. Interweniował ksiądz Wawrzyniec Lewandowski, doprowadził do uwolnienia tych ludzi, ale zadenuncjowany został aresztowany i skazany na karę śmierci przez powieszenie. Karę śmierci wykonano właśnie w Syroczynie 4 sierpnia 1864 roku i rosyjskim zwyczajem ten skazany, zamordowany, został zakopany na miejscu stracenia. Mogiłę wyrównano, żeby nie było miejsca pochówku. Dwa przykłady księży w powstaniu styczniowym na Podlasiu, dwa przykłady odmienne, prawda? Dwa przykłady takie, że jednak pokazują dwie totalnie różne wizje tego, jak powinien zachować się kapłan w przypadku, gdy jego naród po prostu zbrojnie staje przeciwko walce o swoją niepodległość. Ale obaj mieli wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych miejscowego społeczeństwa. Po księdzu Wawrzyńcu Lewandowskim ci jego parafiani nie pozwolili na to, żeby zniknęło miejsce, gdzie został pochowany i informacje na ten temat przechowano do odzyskania przez Polskę niepodległości w niepodległej Rzeczpospolitej. Miejsce to zostało upamiętnione pomnikiem, a od 1936 roku szkoła powszechna w Syroczynie nosi imię księdza Wawrzyńca Lewandowskiego. Do dzisiaj możemy zobaczyć na gmachu tej szkoły oryginalną tablicę z 1936 roku i co ciekawe obok niej jest tablica
upamiętniająca fakt obecności w tej szkole świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który nawiedził tę szkołę, chcąc oddać hołd właśnie temu bohaterskiemu kapłanowi. Zarówno ksiądz Wawrzyniec Lewandowski, jak i ksiądz Stanisław Brzuska, no to są i ogólnie powstańcy styczniowi, no to są przykłady, które tutaj wspominamy, o których zaczęliśmy nie bez powodu, bo to są na pewno postacie, to są ogólnie powstańcy styczniowi, to są ludzie, którzy mieli wielki wpływ na tego ducha patriotycznego i tak naprawdę na polską niepodległość, na to, co działo się już w latach 1914-1918, jak tworzyło się tutaj konspiracyjne podziemie, które potem przyniosło niepodległość. No właśnie te postaci, o których wspominamy, miały na to olbrzymi wpływ, ale do tego roku 1914, do tego jak dochodziło tutaj do wyzwolenia tych terenów, do odzyskania ich już przez państwo powstające, państwo polskie, jeszcze wrócimy, a teraz powoli chronologicznie przejdźmy do kolejnej sprawy, czyli do tego, jak wyglądały te tereny po powstaniu styczniowym, bo na pewno, no mówiąc kolokwialnie, Rosjanie musieli się po prostu zemścić na powstańcach za te miesiące walk. Jeszcze zanim powstanie upadło, to powstał Komitet Urządzający do spraw Królestwa Polskiego, który przygotował i reformę administracyjną, i opracował działania, które miały służyć większej integracji tych terenów Królestwa Polskiego z całym imperium i przygotować warunki rusyfikacji. I można powiedzieć, że tereny regionu, na którego czele stoją siedlce, doświadczyły w pierwszej kolejności takiej brutalnej rusyfikacji. Chcę przypomnieć, że z 1 stycznia 1867 roku, w ramach zmian administracyjnych, siedlce stały się stolicą guberni siedleckiej i na terenie guberni miały miejsce te najbardziej krwawe wydarzenia związane z prześladowaniem unitów podlaskich. Kim byli unici? Unici to wyznawcy obrządku wschodniego, dawni wyznawcy prawosławia, którzy zdecydowali się jeszcze w I Rzeczpospolitej na łączność z kościołem katolickim przez uznanie prymatu papieskiego przy zachowaniu dotychczasowego obrządku. Jeżeli chodzi o skład narodowościowy na tych terenach, to byli w głównej mierze mieszkańcy pochodzenia rusińskiego, bo tutaj sięgało osadnictwo ruskie, ale na przestrzeni wieków, między innymi przez kościół unicki, ci ludzie polonizowali się, coraz bardziej identyfikowali się i ze społecznością polską, jak również była ta bliskość z kościołem rzymskokatolickim. Teraz po upadku powstania styczniowego, gdy władze rosyjskie decydują się na rusyfikację królestwa, jakby pierwszym etapem ma być nawrócenie tych unitów, którzy z punktu widzenia Rosjan powinni być najłatwiejsi do zrusyfikowania, bo mówią językiem bliskim rosyjskiemu Rusini w dużej części. Poza tym jeszcze ta bliskość obrządku wschodniego to jest bliska prawosławia, więc tutaj władze rosyjskie na to liczą. Nie liczą się natomiast z tym, że postąpiły te procesy i polonizacyjne, i właśnie to zbliżenie z kościołem rzymskokatolickim. Poza tym władze rosyjskie stały na stanowisku, że skoro udało im się bez większych przeszkód dokonać likwidacji kościoła unickiego na tak zwanych ziemiach zabranych, czy na terenach Litwy, częściowo Ukrainy, to tutaj pójdzie tak samo. Okazało się inaczej, bo tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Ona także jest
spotkał się z zdecydowanym sprzeciwem. I zadowala się szpilką. Przeciwiaj się, nie powiem, potem będziesz leżał w rowie. Bo nie chowa się nie daje i Jehowy nie oszuka. Tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Ty przecież także jesteś jezbinką, która zadowala się chwilką. Natomiast jeżeli chodzi o taką prostą ludność, władze rosyjskie, to są władze te rosyjskie. Te obrze, które jeszcze na Bradziada są ukształtowane, śmierdzą. Nie ma, jest to zaroczorna, a ta wymiana jest, to co wam potrzebne. Ta wymiana jest w rozterce. Z udziałem. Na pewno też istotną rolę odgrywa fakt, że ci ludzie czują się jednak maskirowskie. Aspekt. Często się właśnie przewija nawet w wspomnieniach mitów, że oni zrozumiały Ojcu Świętemu. No i był to opór, który prowadził wielu z nich śmierci. Władze rosyjskie, można powiedzieć, że stosowały jeden model i tutaj trzeba powiedzieć, zastosowały to na terenach na ziemiach zabranych, na Podlasiu, ale trzeba powiedzieć, że i na radzieckiej Ukrainie w 1946 roku Stalin ten sam model zastosował przez eliminowanie niewygodnych księży, sprowadzanie sobie spolegliwych, doprowadził do tego, że władze rosyjskie doprowadziły do tego, że zostały wprowadzone zmiany w cerkwi unijskiej, które zupełnie upodabniały ją do. No to ja sobie zapiszę, no to mów po kolei. Jakie kanały będziemy oglądać? Blue Art, ale mówisz ogólnie, konkretnie, bo to może co innego wejść. Blue Art. Dobrze, mam zapisane Blue Art. A 2000 nie trzeba wpisać? Blue Art. I potem coś się rozdzieli. I na co jeszcze wrzuciłeś? No to jeszcze wrzuć na Elhoff Art 2000, jak masz te światłowody. No. Tydzień temu sytuacja powtarza się w Pratulinie. Pratulin bardziej znany przez... No ja wiem, bo pewnie nie jesteś w domu. No. Męczenników, ale tych... No to pamiętaj, że halo. ...parafii unickich dotkniętych właśnie tymi ekspedycjami karnymi było taki, taki to telefon. On jest górny jak bot. Ten telefon jest tak durny, trzeba włożyć go do urny. I nawet tutaj coś tu szczęście. Nie wpuszczała tych duchownych, którzy przyjęli
posłali. W związku z tym te ofiary to były ofiary przy okazji właśnie zdobywania, w cudzysłowie, tych świątyń unickich przez wojsko rosyjskie. I tutaj samo zdobycie cerkwi to jeszcze nie koniec gehenny tej ludności, bo ta ludność później biciem była zmuszana do zgłoszenia akcesu do cerkwi prawosławnej. Kolejnym etapem było zorganizowanie takich imprez pod nazwą dobrowolne zjednoczenie unitów z cerkwią prawosławną, a później wysłanie delegacji do cara z prośbą o przyłączenie tych unitów do cerkwi prawosławnej. Oczywiście car Aleksander II wspaniałomyślnie wyraził zgodę i specjalnym edyktem z maja 1875 roku przyjął do wiadomości, że ta diecezja chełmska-unicka jest częścią cerkwi prawosławnej. Co to oznaczało dla tych dawnych unitów? Byli członkami cerkwi prawosławnej i w świetle obowiązującego prawa nie mogli porzucić prawosławia, bo to była religia państwowa. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1905 roku, kiedy był ukaz tolerancyjny, ale to prześladowanie tych unitów trwało właśnie przez 40 lat. Dane Siedlskiego Gubernialnego Zarządu Żandarmerii za 1876 rok dotyczące praktyk religijnych tych dawnych unitów już w parafiach prawosławnych pokazują, że niespełna 10% tych unitów na terenie gubernii siedleckiej uczęszczało do cerkwi, spełniało te posługi korzystało z posług religijnych, duchownych, prawosławnych. Prześladowanie unitów to jest prześladowanie unitów i dlatego tak trzeszczy, polskiego, bo ten diabeł się wścieka. Wtedy, kiedy on się wścieka, to tak trzeszczy. Niech ten diabeł tak nie trzeszczy. Jesteśmy tutaj dzisiaj w Siedlcach, no i właśnie powolutku już przenieśmy się bliżej do 1918 12. I powiedzmy o tym, jak oni wychodzą z roboty I wojny światowej. Tutaj mówiąc o wydarzeniach pierwszej wojny światowej trzeba wspomnieć o doświadczeniach unickich, o doświadczeniach strajku szkolnego, o doświadczeniach rewolucji 1905-1907, wreszcie o doświadczeniach związanych z degradacją Siedlec jako ośrodka gubernialnego. Tutaj może tylko w takim telegraficznym skrócie podam, że w 1902 roku doświadczenia ewolucji, doświadczenia ablucji upomniała się o naukę religii w języku polskim i to było jakby pogłosie wystąpień, które miały miesięcy wcześniej we wrześniu. Gdy człowiek nie na żarty. No, w pierwszym odruchu władze rosyjskie zastosowały represje. Czasowo zostało wydalonych 20 kilku uczniów. Ciągle mało. Też kolejnych spotkało sankcje, ale w 1903 roku pojawił się ukaz carski upuszczający nauczanie w języku religii, w języku przez bogactwo dobrze żyli. No później, jeżeli chodzi o wydarzenia lat 1905-1907, no to można powiedzieć, że aktywizują się tutaj komórki związane z Polską Partią Socjalistyczną. Jak tak można, proszę Państwa, jak tak można, do tego, co było i na pozostałych terenach, jak tak można, Królestwa Polskiego. W 1900, w związku z właśnie z tą aktywizacją tych komórek Polskiej Partii Socjalistycznej, Siedlce odwiedził dwukrotnie czołowy przywódca spiskowy Józef Piłsudski. W 1904 roku to było związane z
ulokowaniem drukarni Józef Piłsudski. Natomiast po raz drugi pojawił się w 1908 roku, to chodziło o kwestię jakby zaprzestania wystąpień takich rewolucyjnych po tym, jak doszło do takiej nieudanej próby zdobycia stacji w Sokołowie Podlaskim, w następstwie czego posypały się aresztowania, no i były też wyroki śmierci. Tutaj najbardziej drastyczna to sprawa takiego Erasma Hejły, ucznia gimnazjum rządowego, który został skazany na karę śmierci przez powieszenie. No i wyrok został wykonany. Co ciekawe, ten uczeń był bardzo dobrym uczniem, z nagrodami zdawał w tym gimnazjum, a w wieku 16 lat związał się z organizacją PPS-owską i właśnie w tym brał udział. Tu jeszcze mówiąc o tych wydarzeniach przed I wojną światową, to takim ważnym była utrata rangi miasta gubernialnego przez Siedlce i to też ma jakby wydźwięk unicki, bo po 1905 roku, kiedy w 1905 roku został wydany ukaz tolerancyjny, ponad 170 tysięcy dawnych unitów porzuciło prawosławie i przeszło na katolicyzm. Władze rosyjskie wtedy przeszły jakby do nowego etapu rusyfikacji pod nazwą wydzielenie guberni chełmskiej i poddanie jej jakby specjalnym przepisom, żeby przyspieszyć rusyfikację. I ten projekt wysunięty przez prawosławnego biskupa Eulogiusza, wspierany przez arystokratkę Katarzynę Jefimowską, przełożoną klasztoru prawosławnego w Leśnej Podlaskiej, doczekał się realizacji w 1912 roku. Z 1 września 1913 Siedlce stały się miastem powiatowym, bo stolica gubernii przeszła do Chełma. I tak to się zakończyło. To był rok 1912, a to oznacza, że jesteśmy już coraz bliżej tego 1918. Na brzmienie tej daty polska dusza już się raduje. W takim razie przenieśmy się teraz 2 lata do przodu. Rok 1914 i powstaje Polska Organizacja Wojskowa. Jeszcze mamy 2 minuty tej części rozmowy o Polskiej Organizacji Wojskowej. Będziemy szerzej mówili w trzeciej części, na którą już teraz zapraszam, ale już na początek, żeby Państwa wprowadzić ten temat, dr Rafał Roguski, przepraszam, powie o początkach właśnie tej Polskiej Organizacji Wojskowej, bo właśnie tutaj w Siedlcach to było jedno z nielicznych miejsc, gdzie ta Polska Organizacja Wojskowa istniała od samego początku. No i była budowana od naprawdę, z tego co się dowiedziałem, to wyłącznie 14 osób było na samym początku w tym roku 1914 w tym oddziale siedleckim. Pan doktor Rafał Roguski. Proszę Państwa, Polska Organizacja Wojskowa powstała w początku sierpnia 1914 roku w Warszawie. Stworzyły ją dwie organizacje. Pierwsza to były Polskie Drużyny Strzeleckie i Związek Walki Czynnej. Na początku oczywiście ona operowała na terenie Królestwa Polskiego. Jakie było zadanie tej organizacji? No przede wszystkim zadaniem było tworzenie kadr i tworzenie wyszkolonych grup młodzieży i przyszłych członków organizacji, którzy by byli w stanie rozpocząć walkę zbrojną. Tak jak powiedziałem, na początku prowadzono szkolenie do organizacji wojskowej konspiracyjny początkowo oczywiście. Zapisywali się, wchodzili młodzi ludzie w wieku od 17 do 21 lat. Bardzo wielu z nich było mieszkańcami wsi. Tutaj pan powiedział. Dzięki tym młodym ludziom zaraz kilka lat później odzyskaliśmy niepodległość. Chcieliśmy tylko w pewien sposób zapowiedzieć tą trzecią część i już teraz szerzej zapraszamy Państwa na to, żeby być z nami o godzinie 13.33. Wtedy szerzej o tym opowie pan dr Rafał Roguski, a w tej części to wszystko. Ja Państwu serdecznie dziękuję i słyszymy się ponownie o 13.33. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z insektami.
emocjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Oddajmy głos ekspertowi. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. LRSO obliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja. Małgorzata Ludwisiak, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jest warszawianką z Łodzi, bo jej rodzina jest z Warszawą związana od XVIII wieku. Natomiast ona kilka wieków później, bo w XXI wieku tworzy rzeczywistość artystyczną całej współczesnej kultury. Kobiety sukcesu, niedziela 13.15. Zapraszam. Maja Kluczyńska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, minęło południe, czas na informacje dnia. Nie ma zgody na oskarżanie Polaków o Holokaust, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Polskim Radio. YouTube przeprasza za błędy w tłumaczeniu wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego na temat nowelizacji ustawy o IPN. Meble uratowane z Titanica można oglądać na wystawie Złota Era Transatlantyków w Londynie. Maja Borkowska, zapraszam. Nie ma zgody na oskarżanie Polaków o Holokaust, podkreślił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS mówił radiowej Jedynce, że jeżeli już mówimy o odpowiedzialności jakiegoś narodu za te zbrodnie, to jest to naród niemiecki, który do końca entuzjastycznie popierał Hitlera. Kaczyński zaznaczył, że trzeba się stanowczo sprzeciwiać fałszowaniu historii i przypominać, że za Holokaust odpowiadali Niemcy, a nie beznarodowi naziści. Niestety dzisiaj jest tak, że o Polakach mówi się bardzo często w Izraelu w kontekście Holokaustu, natomiast w ogóle nie wymienia się nazwy Niemców. Kiedy premier Morawiecki rozmawiał z premierem Netanyahu, to premier Netanyahu ani razu nie powiedział o Niemcach, tylko mówił o nazistach, beznarodowych nazistach. Nie, to Niemcy, a nie Polacy i to trzeba bardzo mocno mówić, bardzo mocno głosić. Trzeba się tutaj po prostu bronić, bronić i jeszcze raz bronić. Jarosław Kaczyński dodał, że Polacy jako naród nie mają żadnej przyszłości, jeśli będą narodem oskarżanym o Holokaust. Serwis YouTube przeprosił za błędy w tłumaczeniu wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego na temat nowelizacji ustawy o IPN, które zmieniły sens jego wypowiedzi. Premier wygłosił w czwartek telewizyjne oświadczenie, w którym mówił m.in., że Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. W swoim wystąpieniu szef rządu mówił, obozy, w których wymordowano miliony Żydów, nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście. Angielskie napisy wprowadzone przez YouTube sugerowały, że premier Morawiecki powiedział, obozy, w których wymordowano miliony Żydów, były polskie. Błąd został spowodowany automatycznym tłumaczeniem na YouTube, za który przepraszamy, napisał Adam Malczak. I zobacz, trzeba Arabów? To nie trzeba Arabów. Na Białorusi w ubiegłym roku 11 agentów zagranicznych służb specjalnych poinformował o tym szef białoruskiego KGB Walery Wakulczyk. Szef KGB w wywiadzie dla białoruskich mediów powiedział, że wobec czterech zagranicznych agentów wszczęte zostały postępowania karne. Dodał również, że w ubiegłym roku odbyły się procesy obywateli Białorusi, którzy pracowali dla zagranicznych służb specjalnych. Jeden z sądzonych dostał 8 lat więzienia, drugi 11, a trzeciego szpiega skazano na 14 lat więzienia. Walery Wakulczyk powiedział, że poszukiwanie szpiegów to bardzo delikatna praca, wymagająca często wielu lat. Jedno z przestępstw szpiegowskich było dokumentowane od 2008 roku. Tymczasem w grudniu ubiegłego roku szef KGB w wywiadzie dla Państwowej Gazety
gazety Sowieckie Białorusija mówił, że w ciągu ostatnich 5 lat na Białorusi wykryto 36 agentów zagranicznych służb, zaś 13 pociągnięto do odpowiedzialności karnej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Spektakle na stulecie niepodległości Polski zapowiada Polskie Studio Teatralne w Wilnie. Najbliższa sztuka, która zostanie wystawiona w marcu, będzie poświęcona postaci marszałka Józefa Piłsudskiego. Spektaklem Samotność, cóż po ludziach, opartym na fragmentach trzeciej części Dziadów Mickiewicza, Polskie Studio Teatralne zainaugurowało w tym tygodniu 58 rok działalności. Aktor Edward Kieślik w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że w tegorocznym repertuarze Polskiego Studia Teatralnego będzie wiele niepodległościowych akcentów. Już w marcu zostanie wystawiony spektakl zatytułowany Marszałek, Żołnierze z Ducha. Będzie to opowieść o tym, jak wyglądało życie Józefa Piłsudskiego przed 1918 rokiem. Wszystko, co formowało jego umysł do tego, żeby w 18 roku objąć władzę. Polskie Studio Teatralne będzie nawiązywać również do spektakli poezji i muzyki przedwojennego Wilna oraz do postaci związanych z tym miastem, takich jak Hanka Ordunówna. Jednym z najważniejszych wydarzeń obecnego sezonu teatralnego będzie też festiwal Mono Wschód, podczas którego zostanie wystawiony monodram pod tytułem Ziuk. Festiwal odbędzie się w październiku. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Patronat medialny nad wszystkimi tegorocznymi spektaklami Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie objęło Polskie Radio dla zagranicy. Fragmenty wystroju, makiety silników, stroje z epoki, modernistyczne plakaty, oryginalne meble i obiekty uratowane z Titanica. Wszystko to opowiada w Londynie historię złotej ery transatlantyków. Wystawa dokumentuje historię statków stanowiących uosobienie luksusu i nowoczesności. Ten dźwięk u progu minionego wieku zwiastował nową erę. W transatlantykach widziano wielki symbol postępu i nowoczesności. Te wielkie maszyny pozwalały na przekraczanie oceanów w parę dni. Wcześniej to były tygodnie. W sumie 250 pamiątek. Pośród nich galeria pokazująca ewolucję pokładowych leżaków, a także obiekty szczególnie poruszające. To fragment jadalni z Titanica. W tym miejscu statek przełamał się na pół. Jeden z drewnianych paneli wypłynął na powierzchnię, a kapitan statku pomagającego rozbitkom go wyłowił. Obecnie można go oglądać w Kanadzie, w Halifax. Po raz pierwszy od czasu konstrukcji w 1912 roku ten fragment wraca na wyspę. Mówi Polskim Radiu kuratorka Anna Ferrari. A wystawa potrwa do 17 czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec pogoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 0 do 4 stopni, wiatr słaby, zmienny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 12.06. Dziś sobota, trzeci dzień lutego. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, dzień dobry. Zapraszam jeszcze do godziny 15. A już za minut kilka na naszej antenie podsumowanie tygodnia. Krzysztof Kossowski i jego goście będą rozmawiali m.in. o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Po godzinie 13 wrócimy do wywiadu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wywiadu, jakiego Jarosław Kaczyński udzielił programowi pierwszemu Polskiego Radia. W związku z tym audycja Magdaleny Ogórek odzyskane dziś wyjątkowo po godzinie 15.30. Gościem Magdaleny Ogórek będzie dr Izabela Galicka, historyk sztuki, z którą Magdalena Ogórek będzie rozmawiała o obrazie Orosa, obrazu Ekstaza Świętego Franciszka. Po godzinie 14.00 24 poziom, czyli magazyn nowych technologii. A już teraz kilka słów o tradycyjnych umiejętnościach. Pochód, lajkonika, bartnictwo, hafciarstwo kaszubskie i 23 inne tradycyjne polskie umiejętności znajdują się na Krajowej Liście Dziedzictwa Niematerialnego. Niestety na liście światowej UNESCO, tej najbardziej prestiżowej, nie widnieje ani jedna polska specjalność. Dlaczego? O tym rozmawiają z Katarzyna Sadowska-Mazur z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Paulina Kosion. Rozpoczął się rok dziedzictwa, a jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne, to może na początek, zanim już przejdziemy do tego tematu, którym chcemy się zająć, powiedzmy, czym jest w ogóle dziedzictwo niematerialne? Dziedzictwo niematerialne definiujemy według konwencji UNESCO z 2003 roku, która mówi o tym, że dziedzictwo niematerialne to są praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza, umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. I ten przekaz pokoleniowy jest stale odtwarzany przez wspólnoty.
I tutaj mówimy, trzeba pamiętać, że mówimy o takim żywym dziedzictwie, które dzieje się stricte tu i teraz między wspólnotami, że nie jest to coś, co już było i zanikło, tylko jest cały czas nadal żywe w przekazie pokoleniowym. Przykłady możemy podać na przykład z naszej krajowej listy, która powstała właśnie potem, kiedy Polska ratyfikowała konwencję w 2011 roku. Są to na przykład hafciarstwo kaszubskie Szkoły Żukowskiej, przywołówki dyngusowe, dudy żywieckie, wyścig kumoterek ostatnio wpisany również na listę. No bardzo, bardzo piękne i wspaniałe przykłady naszego dziedzictwa niematerialnego. No dobrze, to jest krajowa lista dziedzictwa niematerialnego, a jeśli chodzi o światową, to UNESCO, o którą no, najbardziej walczymy, ale jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne, to nas tam nie ma. Pytanie, dlaczego? Może zacznę od tego, żeby w ogóle się znaleźć na liście, to najpierw trzeba ratyfikować konwencję, którą Polska ratyfikowała rzeczywiście dosyć późno, bo w 2011 roku byliśmy bodajże przedostatnim państwem europejskim, które tą konwencję ratyfikowało. I zaspaliśmy? Trudno powiedzieć, nie było takiej woli wcześniej, ale na szczęście znalazły się osoby, które dostrzegły ważność tego, tych zjawisk, które niestety, no powiedzmy sobie szczerze, są ulotne i które niedługo być może nie będzie już komu przekazywać, więc dlatego tak bardzo nam w tej chwili zależy na tym, żeby tych zjawisk było coraz więcej i żebyśmy mogli o tym coraz szerzej mówić i żeby uświadamiać wszystkim, jak to jest ważne, bo to buduje praktycznie naszą tożsamość, to dziedzictwo. I kiedy ratyfikowaliśmy konwencję, to jednym z wymogów konwencji, żeby znaleźć się na takiej liście światowej, było powołanie takiego krajowego rejestru. I w 2013 roku uruchomiona została właśnie krajowa lista, na której mamy już około 30 wpisów i rzeczywiście jest to barwne, cudowne dziedzictwo, które wspólnoty kultywują i które żyje, jest żywe, ale jeżeli chodzi o listę światową, to dziedzictwo jest bardzo ważne. Czyli widzicie Państwo, nie trzeba żadnych Arabów, nie trzeba nic, a szatan, diabeł się postara o to, żeby z rzeczy mniej istotnych zrobić rzeczy ważne. No tak jak faryzeusze ze szpilki potrafili z igły zrobić widły. Tak samo i tutaj można coś przemienić, można coś zmienić, można coś odwrócić. Diabeł się cieszy. A tu masz. No. Tutaj trzeba powiedzieć, że są trzy listy UNESCO. Jest ta lista reprezentatywna, taka najbardziej znana, która reprezentuje wszystkie kraje. Jest lista dziedzictwa pilnej ochrony, czyli takich zjawisk, które za chwilę mogą zniknąć zupełnie. I jest też lista dobrych praktyk. I rzeczywiście ten proces jest w tej chwili długotrwały, dlatego że my możemy złożyć jeden wniosek na rok, na cały taki cykl ewaluacyjny. I no niestety to ogranicza dosyć nasze możliwości. Gdybyśmy wcześniej ratyfikowali konwencję, to mielibyśmy większe pole do popisu, ponieważ tych wniosków można było złożyć rzeczywiście kilka. Tutaj Chiny rzeczywiście przewodzą w tym i oni rzeczywiście na początku bardzo dużo tych wniosków złożyli i tych wniosków chińskich rzeczywiście jest mnóstwo. Oni są, jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne, na pierwszym miejscu? Znaczy, ja bym tutaj nie chciała publicznie wypowiadać się na ten temat, bo wiadomo, że w Chinach to dziedzictwo to nie jest tak całkowicie, no może nie należące do Chin, ale jest tam rzeczywiście dużo zjawisk, które pokazują kulturę, ale też takich regionów jak Tybet, Butan i inne regiony. Ale jeżeli Państwo chociaż przez chwilkę mieli możliwość zajrzeć na taką listę, to też zobaczymy, że rzeczywiście te kraje afrykańskie, kraje Ameryki Południowej, rzeczywiście to dziedzictwo jest bardzo barwnie i bardzo wielorako prezentowane. I Europa tutaj, no rzeczywiście może ma mniejsze pole do popisu, ale myślę, że Polska, jeżeli zaczniemy już i wejdziemy w ten cały cykl, to mamy naprawdę czym się pochwalić i myślę, że będziemy tutaj naprawdę bardzo dobrze reprezentowani na tej liście. Ale to, powiem szczerze, jest trochę zaskakujące, że Europa, która tak dba o kulturę i dba o właśnie swoje dziedzictwo, no i powiedziałabym, że jak patrzę na tą mapę, to mnie to rzeczywiście smuci, że jesteśmy taką białą plamą na tle innych państw Unii Europejskiej, gdzie my nie mamy tego dziedzictwa niematerialnego. No dlaczego tak późno i dlaczego tak mało? Bo rzeczywiście to jest prawda, że Europa
bardziej jednak dba o to dziedzictwo materialne. Dbała do tej pory, bo mamy nadzieję, że to się zmienia. Zresztą widać, że to się zmienia, bo i nawet Niemcy, którzy ratyfikowali konwencję po nas, już mają wpis na tej liście, więc bardzo szybko się postarali o to. Jednakże to dziedzictwo jest troszkę inne od tego dziedzictwa rzeczywiście tych krajów takich mniejszych, czy afrykańskich, czy południowoamerykańskich. Jednakże no one też jest oczywiście warte do rozszerzenia i tutaj myślę, że akurat wpisy czy belgijskie, czy niemieckie, no tutaj każdy ma swoje oczywiście gusta i guściki, ale to nie jest to takie głębokie i duchowe dziedzictwo, które tutaj kraje zresztą tutaj Europy Wschodniej mają. I tutaj Litwa, Łotwa, naprawdę wspaniałe, Ukraina, naprawdę wspaniałe wpisy, dlatego myślę, że my tutaj jako państwo z tego regionu Ukraina, w te tradycje duchowe, w te tradycje takie pokoleniowe, no mam nadzieję, że jak najszybciej dołączymy do tych krajów i będziemy coraz więcej. Bez pożyczku! Uda nam się coś wpisać na tę listę niematerialną. Czy to się wiąże z jakąś większą ochroną, nawet większymi może pieniędzmi na to, żeby chronić to dziedzictwo niematerialne, o które jednak muszą dbać zwykli ludzie? Znaczy niestety tutaj jest tak, że każdy kraj jakby sam decyduje o tym, w jaki sposób rozporządza